Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Od kilku dni media publiczne, te same, które dostały ostatnio dzięki sejmowi 2 miliardy złotych z naszych podatków, a pani posłanka Lichocka potem sobie poprawiała coś pod okiem, także wyglądało to jak bardzo wulgarny gest. Te same media grzeją informacją o tym, że Pewien starszy pan, nawet podają jego wiek, został zatrzymany, gdy próbował zakłócić spotkanie z wyborcami pana prezydenta Andrzeja Dudy, który jednocześnie ubiega się o reelekcję, więc jest i prezydentem, i kandydatem na prezydenta. I że ten człowiek został zatrzymany przez policję, gdyż trzymał transparent z hasłem, które obraża pana prezydenta. Jako człowieka, który żyje na tym świecie bardzo, bardzo długo i pracował w niejednej redakcji, zwróciło moją uwagę to, że z jednej strony podawano bardzo dużo szczegółów, łącznie z wiekiem tego pana, zupełnie jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, a z drugiej strony nie podano rzeczy, moim zdaniem, najważniejszej, czyli tej. Co było na tym transparencie? Bo to jest ważne, chociażby z punktu widzenia takiego ostrożnościowego. No, co można mieć na transparentach, a za co już zwijają? E, zwłaszcza, że jak poinformowała telewizja publiczna, panem zajęła się już policja i zaczyna się nim zajmować prokuratura i panu grozi do trzech lat więzienia za znieważenie głowy. Państwa, to bardzo dużo. Tyle samo grozi na przykład za uporczywe nękanie, czyli takie długotrwałe niszczenie człowiekowi życia, w wyniku czego on może na przykład tak bardzo mieć już wszystkiego dość, że targnie się na swoje życie. No to jeżeli nie dojdzie do takiego stricte targnięcia, to tylko 3 lata pierdla. Za to grożę, a tu proszę bardzo panu za transparent grozi Tyle samo. I to grozi realnie, no bo przecież już został zwinięty, a sprawa została nagłośniona co najmniej przez telewizję polską, ale w radiu też o tym słyszałem. W związku z tym, e, no bardzo, bardzo poważna sprawa. Tym bardziej zacząłem się interesować, cóż takiego strasznego było na tym transparencie, co tak strasznie znieważyło pana prezydenta. I słuchajcie, w mediach głównego nurtu cholera nic nie ma. Nie ma. Przecież, znaczy, może jest, ale ja jestem za głupi, żeby znaleźć, ale, wiecie, tyle lat już robię to, co robię. Raczej umiem szukać informacji w internecie. Nic nie znalazłem. Znalazłem dopiero na tak zwanych social mediach informacje zdjęcie tego transparentu. Ja, słuchajcie, boję się teraz zacytować, więc ja może Zrobię taki disclaimer, że ja tak nie uważam, że to jest tylko cytat i za chwilkę wam powiem, dlaczego ja się boję zacytować. Panie prezydencie, proszę przyjąć moje najszczelsze wyrazy głębokiego uwielbienia. Ja tak nie myślę, jak to, co jest na tym transparencie. Taki disclaimer. Kochani, na tym transparencie było napisane mamy durnie za prezydenta. Tak, za te cztery słowa, gdzie pan prezydent Jakiś prezydent, nawet nie powiedziane, że pan prezydent Duda, tylko jakiś prezydent, że jest durnie, pan, temu panu grożą trzy lata więzienia. I żeby nie było wątpliwości, ja uważam, że trzeba być kulturalnym, że trzeba się w zachowywać w sposób kulturalny, godny, a prezydenta Rzeczpospolitej trzeba szanować, nawet jeżeli personalnie go się nie lubi, bo to jest jednak osoba, urząd, tak? To jest urząd i sprawowany urząd trzeba szanować. Tylko tyle, że są dwie, dwa zasadnicze problemy. Jeżeli słowo Dureń obraża tak mocno, że trzy lata więzienia, to jak bardzo obraża słowo kanalia, zdradzieckie mordy i inne tego typu słowa, które padały z mównicy sejmowej? Albo czy posłanka Lichocka nie powinna pójść siedzieć za znieważenie narodu polskiego, bo przecież przynajmniej ja tak uważam, że te słynne fuck you", to było pokazane narodowi, bo naród woli też, żeby te 2 miliardy poszły na onkologię, a nie na telewizję publiczną. Gdyby naród sobie życzył, żeby telewizja publiczna miała więcej pieniędzy, to by naród generalnie płacił, bo na meta nie płaci. Taka prawda, prawda? Czyli tak, za słowo dureń, 3 lata więzienia, za kanalie, zdradzieckie mordy i jeszcze gorsze wyzwiska. Z, z, yy, nie. Dalej. E, jaka jest, przepraszam za wrażenie, siła rażenia transparentu, który obejrzy ile? Tysiąc osób, maks. No, sądzę, że mniej. A e, mównicy Sejmowej, która, której posiedzenie transmitowane było szeroko, więc sądzę, że z 15 milionów ludzi. I cały czas nie ma problemu, prawda? I tutaj. Zacząłem mieć bardzo, bardzo niezdrowe skojarzenia, zwłaszcza, że tutaj dochodzi do jeszcze jednej rzeczy. Kochany mój, równoważnych zdania mamy durnia za prezydenta, to jest cytat z Lecha Wałęsy. Więcej, to, że to jest cytat, było wskazane na tym transparencie. On się zaczynał od cudzysłowia, kończył się cudzysłowiem i podpisane jest LW, czyli Lech Wałęsa. Ten pan na tym transparencie przyniósł ze sobą cytat z Lecha Wałęsy, byłego prezydenta Rzeczpospolitej. I żeby nie było wątpliwości, cytat też może obrażać. Jeśli ktoś powie, woźniak to brodata, gruba, kurwa, mimo tego, że jest to cytat z pewnego słynnego vlogera, który jest ostatnio lansowany bardzo mocno przez pewną słoneczną telewizję, no to i tak nie obrazi, prawda? Tylko różnica polega na tym, że Lech Wałęsa za swoje słowa nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Kompletnie żadnej. Włos mu za to z głowy nie spadł. Nikt mu nie postawił za to zarzutów, nikt go za to o nic nie oskarżył. On nie odpowiada za słowa mamy durnia za prezydenta. W związku z tym, skoro osoba publiczna, wręcz polityk, celebryta i to dosłownie celebryta, a nie gwiazda, może mówić takie słowa, ponieważ aparat um, bezpieczeństwa nic z tym nie robi, prawda? Jemu wolno, to dlaczego nie wolno obywatelowi, żeby nie było wątpliwości. Ja nie popieram sytuacji, w której Ktoś kogoś obraża. Nie popieram. Nie popieram takich sztuczek typu kogoś zacytujemy. Ale jeżeli ten cytat rozszerza się bardzo szeroko, to społeczeństwo dostało jasny sygnał: można tak robić. Natomiast teraz społeczeństwo dostaje jeszcze jeden sygnał: My możemy tak robić, Wam tak nie wolno. I to zaczyna przypominać mi bardzo, bardzo mocno sytuację sprzed miesięcy, sprzed lat, kiedy to na przykład jak YouTuber X wyzywał bardzo mocno YouTubera Y, pies kulawą nogą się tym nie zainteresował. Jak ludzie, zwykli, normalni użytkownicy internetu, przez hejt, to mało powiedziane, przez zatruwanie życia, przy pomocy materiałów wrzucanych do internetu no, robili sobie krzywdy, tak? Albo, albo im się żyć odechciewało. To twórcy tych zatruwających życie materiałów nikt im nic, po prostu zero, nikt się nimi nie interesował. A jak ci twórcy szkalowani, wyszydzani, obrażani, yy, o których opowiadano wręcz kłamstwa, prosili o pomoc, w tupie. Polskie państwo, przepraszam za wyrażenie, miało to w dupie. Przynajmniej w warstwie faktycznej, bo w warstwie formalnej może czasem coś tam było inaczej. Natomiast, jak tylko często cisami sami YouTuberzy podśmiali się z tego, czy sobie hecheskowali, śmieszkowali z tego go zajścia na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w zeszłym roku z tym, z tym panem Adamowiczem. Natychmiast przyjechała do nich policja. Natychmiast. I żeby nie było wątpliwości. Ja potępiam wszelkie przestępstwa, a pochwalanie przestępstwa to przestępstwo, więc ja je potępiam, tak? Ale jak dochodziło do skrajnie złych sytuacji, których ofiarami byli zwykli ludzie, to polska policja wykazywała się skrajną nieudolnością. Yy, a jak my go znajdziemy? A jak my mu to udowodnimy? A to jest niska szkodliwość społeczna, e, 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 nie zawracaj dupy. Natomiast, jak chodziło o jednego z nich, polityka, to nagle, e, to nagle policja umiała wleść do mieszkania, przepraszam, wejść, wkroczyć do mieszkania człowieka, który dopuścił się takiego czynu po kilku godzinach. To nie można być jednocześnie kompletnie nieudolnym i jednocześnie super. Super, super wydolnym, super sprawnym. Czyli założyć trzeba, że polska policja umie, polska prokuratura też umie, tylko musi im się chcieć. A wniosek jest taki, że chce im się tylko wtedy, gdy ofiarami są politycy, a niezwykli ludzie, czyli równi i równiejsi. W tym wypadku wybitnie, dobitnie nam się to mówi. Jeżeli polityk ja rozumiem, obraża drugiego polityka, luz, jemu wolno. Jeżeli ty, drogi człowiek, obywatelu, powtórzysz to, co będzie o polityk, możesz trafić na trzy, do, na trzy lata do pierdla. To jest bardzo, bardzo groźne. Wiecie, to jest tak jakby rodzic, który cały czas mówi słowo na K, jednocześnie gdy doprowadzi do tego, że jego dziecko zaczyna używać słowa na K, zaczął je karać. Politycy. Jesteście wulgarnymi ludźmi, którzy używają wulgarnego języka. Oczywiście nie wszyscy, ale spora część z was, przepraszam, spora część was polityków zachowuje się niegodnie. Faki w sejmie, yy, przeprosiny obrażające ludzką inteligencję, typu: No, jeśli ktoś się poczuł urażony, to jestem gotowa przeprosić. Po pierwsze, to jest tak zwane przeprosiny warunkowe, a po drugie, to nie są przeprosiny, tylko wyrażenie gotowości do przeprosienia. Cały czas czekam, aż pani Lichocka mnie przeprosi. Bo ja odebrałem między in... bo ja uważam, że ten fakt był skierowany między innymi do mnie, jak i do milionów innych Polaków. I nie wystarczy gotowość przeproszenia. Poczułem się urażony, czekam na przeprosiny. Używacie słów wulgarnych. Puszczacie sobie wiązki. Poniżające bez używania wulgaryzmów. Ludzie patrzą, ludzie się uczą. Ludzie biorą z Was przykład, bo Wy przecież jesteście wybrańcy narodu, nie? Uczycie nas, naród, tak jak rodzice uczą dzieci. A teraz nas za to każecie. Więc ja czekam, kiedy policja zapuka do Lecha Wałęsy i postawi mu zarzuty znieważenia prezydenta. Inaczej nie ma mowy, żebym nawet rozważył zagłosowanie na prezydenta Dudę. Nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma. Co gorsza, jak już to sobie wszystko zbadałem, to mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz. Pani Jolanta Turczynowicz-Kieryło. Szefowa kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy, który ubiega się o reelekcję, ona chwilę wcześniej, dosłownie chwilę, w sensie ta chwila to chyba była doba, może nawet półtorej, no ale w warunkach politycznych to jest chwila. Chwila wcześniej była uprzejma wypowiedzieć zdanie, które zostało powszechnie odebrane jako zapowiedź ograniczenia wolności słowa w Polsce. I to się tak, kurczę, mi łączy. Pani Kiryło mówi zdanie powszechnie odbierane jako zapowiedź ograniczenia wolności słowa, a potem człowiek, za, który zacytował prezydenta Wałęsę, któremu włos z głowy nie spadł za to, co powiedział, ten człowiek zacyta trzy lata więzienia i jest to nagłaśniane, jak się tylko da przez media publiczne. Co więcej, jak się okazuje, pani Kieryło ma już na swoim koncie działania, które można interpretować jako właśnie próbę cenzury. Bowiem, i tutaj będzie cytat z Interi: o, o Jolancie. Turczynowicz kieryło zrobiło się głośno w czasie afery KNF. Afera KNF, jak ktoś nie pamięta, Komisja Nadzoru Finansowego, bardzo, bardzo mocna afera, wiecie te szumidła, inne tego typu sprawy, coś co niestety udało się zamieść pod dywan, bo to była bardzo gruba afera, która niejako była. No ja na przykład po tej aferze KNF zaczynam rozumieć, dlaczego polskie banki czy banki działające w Polsce zachowują się tak źle względem klienta, jak się zachowują, i mnie się wiele rzeczy, że się tak wyrażę, poukładało w głowie. Afera, za którą moim zdaniem nie wyciągnięto, na pewno nie wyciągnięto wniosków, a moim zdaniem wyciągnięto konsekwencje tylko wobec jednego człowieka. A moim zdaniem to była cała, jakby, góra. Góra, góra szczyt, czy, szczyt czubek góry lodowej. E, w dodatku tam były jakieś takie bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Na przykład tam bodajże pan prezes, nieważne kto, jeden z bardzo wpływowych ludzi, ale w banku de facto zapowiedział, że ten prezes KNF-u zostanie zwolniony e, z aresztu. Za chwilę potem został zwolniony, zupełnie tak jakby to, jakby to wszyscy o tym wiedzieli, a to przecież sąd miał decydować, czy prokuratura. Bardzo, bardzo dziwne rzeczy się dzieją. Co drugą, ta aferka to już chyba tak z rok ma, tak mniej więcej, jakoś przycichła, w ogóle nic się o niej nie mówi, nic się nie mówi o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, cisza, nie? Okej, okay. także o Jolancie y, Turczynowicz-Kieryło zrobiło się głośno w czasie afery KNF. Była wtedy pełnomocniczką prezesa Adama Glapińskiego. Pan Adam Glapiński, to jest ten pan, który miał swoją własną aferę tych dwóch tak zwanych dwórek czy tam aniołków Glapińskiego, dwóch pań z niemerytorycznych departamentów, które zarabiały dużo, zdaniem wielu ludzi dużo za dużo, a które miały taką takie na bardzo dużo plotek było, że się tak wyrażę wokół tego. Chyba nawet specjalną ustawę napisano, żeby pan Glapiński powiedział, ile te panie zarabiają. Coś takiego. Bardzo poważna afera była. Jej kancelaria wysyłała wówczas wnioski o usunięcie artykułów z Gazety Wyborczej i Newsweeka o związkach Narodowego Banku Polskiego z KNF. Bank zapłacił za to 21 tysięcy złotych. To jest Pamiętajcie, że to jest de facto z naszych pieniędzy, bo nadwyżki wyż, na z NBP trafiają do budżetu, ale działania nie przyniosły skutków. Czyli nie dość, że mamy do czynienia z prawnikiem drogim, to nieskutecznym, przynajmniej w tym, w, tym, w tym przypadku. Sąd wnioski odrzucił, zarzucił jej wtedy próbę cenzurowania mediów przypomina RMF. Czyli ta pani już miała na swoim koncie coś, co sąd. Uznał za próbę cenzurowania mediów. i tam pani, pani Turyłowicz kuryło, tam się broniła, twierdziła, że to jest odrzucenie oskarżeń. To brzmi tak, jakby ona je obaliła i powiedziała, że tak nie było. Nie, to jest tylko jej wniosek w dyskusji. Nigdy tego nie robiliśmy. Broniłam wielu dziennikarzy w procesach, a nasza kancelaria jako pierwsza. Tłumaczyła orzeczenia Trybunału Praw Człowieka dotyczące wniosków mediów. Poświęciliśmy wiele pracy temu zagadnieniu i rozważaniom dotyczącym granicy między interesem publicznym a wolnością słowa, dlatego te zarzuty są dla mnie niezrozumiałe. Miałem kiedyś kolegę, znaczy nadal mam kolegę, teraz to jest nawet mój przyjaciel, który dosadnie tłumaczył tego typu rzeczy: typu ja takich rzeczy nie rozumiem, to jest dla mnie niezrozumiałe. Ale tego nie zacytuję, bo boję się pójść siedzieć. W każdym razie, jeśli czegoś się nie rozumie, to nie znaczy, że. Nie zawsze znaczy, że to jest niezrozumiałe. Czasem wina za braku zrozumienia leży po stronie adresata. Czasem na przykład ma za małą wiedzę, a czasem inne rzeczy ma za małe. Ech. Niemniej jednak jest to tłumaczenie na poziomie hejtera który na przykład kogoś publicznie zwyzywa, a potem się tłumaczy, no tak, zwyzywałem, ale ja daję pieniądze na organizacje charytatywne, więc co się czepiasz? To jest ten sam poziom, poziom tłumaczenia, czyli tutaj nie rozumiem, o co chodzi, bo broniłem dziennikarzy, no może za kasę w innych sprawach pani broniła dziennikarzy, ale teraz tych dziennikarzy zaatakowała, chyba to jest jasne, nie? Dobra. I co ta pani powiedziała, bo to jest tym wszystkim najbardziej przerażające. Przypominam, że to jest Szefowa kampanii prezydenta Dudy, poprzednia szefowa kampanii prezydenta Dudy, została premierem. Mo, może pamiętacie? Beata Szydło. Taka bardzo sympatyczna pani. Naprawdę, jak ona była premierem, to nawet spoko było. To był ten, ten czas, gdy pani Szydło była premierem, to był ten czas, gdzie generalnie ludzie w Polsce byli za PiS-em. Tacy zwykli, normalni polscy patrioci uważali, że PiS to jest bardzo, bardzo dobra partia. Także. Ja nie mam nic przeciwko pani Szedł tylko zwracam uwagę, że fucha, przepraszam, czy tam, przepraszam, stadowisko, przepraszam, stadowisko, yy, stadowisko yy, szefowej kampanii prezydenta to jest bardzo ważna rzecz. Pani wygląda na to, że jest spo, spoza polityki, jest adwokatem, wie co mówi, tak? I co pani mówi? Powiem wam szczerze, że mnie to zamroziło. Dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń. Nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa. Tak stwierdziła w programie Gość yy, wiadomości. Kochani, pani jest adwokatem. Zakładam, że bardzo dobrym adwokatem, skoro za napisanie, jak rozumiem, dwóch wniosków wzięła 21 tysięcy złotych. Chociaż biorąc pod uwagę, że sąd je odrzucił, to można inne yy, wnioski yy, wyciągać, ale. Jest adwokatem. Pani adwokat na pewno rozumie różnicę między wolnością słowa a przekroczeniem wolności słowa. W Polsce istnieje zakaz przekraczania wolności słowa. Tak? Na przykład, wyzywanie kogoś nie mieści się w wolności słowa, gdyż jest obrażeniem, prawda? Znieważeniem. Kłamanie na czyjś temat nie mieści się w wolności słowa, gdyż jest pomówieniem. To, czyli te cyny, które teraz powiedziałem, nie mieszczą się w wolności słowa. Pani mówi tutaj cały czas nie o przekroczeniu wolności słowa, tylko o wolności słowa. Czyli według tej pani dowolność w korzystaniu z wolności słowa jest czymś złym. Ona w sposób oczywisty tutaj mówi, że chce. Ograniczać wolność słowa, czyli ten element albo chce, albo uważa, że powinno być, albo cokolwiek. Ten zbiór, zbiór treści, które mieszczą się w wolności słowa, pani chce ograniczać. Chce wprowadzić. Ja to tak rozumiem, to jest moja interpretacja, ale ja to tak rozumiem, że ta pani chce wprowadzić nowe pojęcia, które ograniczą wolność słowa. Teraz wolność słowa ogranicza na przykład prawo innych ludzi do niebycia wyzywanym i prawo innych ludzi do tego, żeby nikt nie kłamał o tobie. I bardzo słusznie. Jak Cię obawiam, że kolejną cechą, która ma ograniczać wolność słowa, jest zagrożenie cudzych interesów. bo ta pani tutaj wyraźnie mówi o interesach. nawet zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa. I tutaj zaczynam się bardzo, bardzo obawiać, zwłaszcza w kontekście tego, co odpierdziela rząd prawa i sprawiedliwości. Przepraszam, co robi rząd prawa i sprawiedliwości, przepraszam, kajam się, że odpierdziela ten jest wulgaret. Kochani, wie, wiecie, czego się boję, zupełnie na serio? Że za jakiś czas pójdę siedzieć za mówienie prawdy. O tym, jak w, rzeczy, jak w rzeczywistości wygląda sojusz polsko-amerykański, albo za coś innego. Ponieważ rząd Pisu ma nową taką religię, ja to nazywam religia amerykańska. Jak skrytykujesz Stany Zjednoczone, skrytykujesz, mówiąc prawdę, nie wyzywając, czyli mieścisz się w granicach wolności słowa, to pisowcy natychmiast na ciebie naskoczą i powiedzą, nie mając żadnych argumentów, tu jak to obalić, bo mówisz prawdę. Skoczą na ciebie, że ty jesteś ruskim agentem, bo uderzasz w strategiczny sojusz polsko-amerykański. Tak robią, że oni to robią nagminnie. No to, to skoro sojusz polsko-amerykański jest strategiczny, w związku z tym w interesie, według nich, w interesie państwa, z perspektywy państwa, mówienie prawdy o. W tym sojuszu, na przykład, że nie istnieje w praktyce, bo jest to, bo sojusz to jest taka czyn, takie coś dwustronne, gdzie obaj sojusznicy mogą na siebie liczyć, a na razie Polska to może liczyć na obietnice od Stanów Zjednoczonych i dobre słowo, a Amerykanie mogą liczyć na twarde działania i twarde pieniądze, prawda? Czy jak zaczniesz tutaj mówić prawdę, grzecznie, to powiedzą ci, że. Naruszasz interesy z perspektywy państwa, które są ważne z perspektywy państwa. Idziesz siedzieć. Idziesz siedzieć. I to mnie przeraża. Bo wiecie, gdyby to powiedział jakiś młody człowiek na internecie, jakiś fanatyk jakiejś partii politycznej dobra, pies tym. Ale to powiedziała dobrze zarabiająca adwokat w bardzo wysokiej randze szefowej sztabu aktualnego prezydenta. To jest niejako moim. Ja to odbieram jako co najmniej, co najmniej to, czego oni by chcieli, a bardzo prawdopodobne, że zapowiedź pewnych działań. Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę, że to się wpisuje w pewien kanon. To, to nie jest pierwsze tego typu zdanie. Nie u tej pani, tylko w ogóle u, u ludzi związanych z pisem. Pamiętacie, jak gruchnęła informacja. Jak gruchnęła informacja przed ostatnimi wyborami, PIS de facto to zaproponował, że ureguluje zawód dziennikarza. Pamiętacie? Że będzie taki swoisty samorząd powołany, i, i, i ten samorząd będzie decydował, kto może być dziennikarzem, a kto nie może być dziennikarzem. Ciekawe, prawda? Pamiętacie, jak przed ostatnimi wyborami któryś z wpływowych polityków PiSu, chyba ten kudłaty pan z Sejmu, wyrwało mu się, że social media są problemem i oni muszą coś z tym zrobić. Ale nie w tym sensie, że problemem jest na przykład Facebook, że ma gdzieś polskie prawo i na przykład w ramach pomocy prawnej de facto ciężko wyrwać od nich jakiekolwiek informacje. Tylko bardziej w tym sensie, że to, że co ludzie piszą na Facebooku, jest problemem. Czyli de facto, że wolność słowa jest problemem. No teraz ta pani de facto dorzuca kolejne ograniczenie do wolności słowa. I jeszcze raz podkreślam. Wolność słowa nie jest dobrem nieskończonym. Podobnie jak każde inne prawo, twoje prawo jest ograniczone przez prawo kogoś innego. Ja to tak tłumaczę, że na przykład prawo bicia, bicie, znaczy, to jest złe, na przykład... Twoje prawo do darcia twarzy o drugiej w nocy przez balkon jest ograniczone przez prawo drugiej osoby do tego, żeby się wyspać, nie? Tak samo twoje prawo do mówienia, co ci ślina na język przyniesie, jest ograniczone przez prawo drugiej osoby, żeby nie być wyzywanym i żeby nie być szkalowanym, żeby nikt o nim nie kłamał, prawda? Natomiast tutaj ja czuję, czuję, że ta pani chce dołożyć kolejne że twoje prawo do mówienia, jak jest, jest ograniczone przez, jeszcze raz sobie spojrzę na ten cytat, przez zagrożenie interesów. Zagrożenie interesów. A no ile, a te, zag, a te interesy mogą być zagrożone przez to, że ktoś mówi prawdę, przez to, że ktoś nagłaśnia. No bo czyż interesy Prawa i Sprawiedliwości nie są zagrożone przez to, że ja na przykład yy, powiem, że chyba trochę przegieli, że zgarnęli faceta i chcą go trzymać w klatce przez trzy lata, czy rozważają taką możliwość, czy grozi mu to, że będzie siedział w więzieniu przez trzy lata, tak kiełfemizm trzymanie w klatce, za to, że miał transparent z cytatem Lecha, z Lecha Wałęsy? Szkodzi to interesom PiSu jak cholera. Czy szkodzi to interesom Polski? W żadnym razie. To sprzyja interesom Polski, to sprzyja interesom Polaków. Ale pisowi szkodzi. Czy jeżeli, na przykład, przykładowo, system franczyzowy Jaszczurka, albo system franczyzowy czarna frotka. Może będzie bezpieczniej, że się nikomu z niczym nie kojarzyło. System franczyzowy. W czarna Frotka stosuje nieuczciwe umowy z franczyzobiorcami, i de facto ci biedni ludzie tracą potem swoje majątki. Jeszcze raz podkreślam: według mojej wiedzy żaden system franczyzowy w Polsce tak nie robi, ale załóżmy hipotetyczną sytuację. I on jest nieuczciwy. To czy nagłaśniając sprawę, że słuchajcie, jak podpiszecie umowę z czarną Frotką, stracicie maj majątek życia? Czy ja szkodzę interesom czarnej Frotki? No jak cholera. Bo przeze mnie nie oszukają iluś tam ludzi i nie zarobią kasy. Szkodzę ich interesom. Ale czy to, co robię, jest szkodliwe społecznie? No oczywiście, że nie. Jest pożyteczne społecznie. Ale szkodzi interesom. Jest zagrożeniem interesów. I teraz pytanie, czy jeśli na przykład e, czarna frotka nie będzie siecią na przykład marketów, tylko będzie na przykład firmą amerykańską która, nie wiem, w Polsce, nie wiem, zatrudnia hydraulików, żeby hydraulicy tutaj Polakom robili, robili hydraulikę. Mówię specjalnie takie e, absurdalne pomysły, przykłady, żeby, nikt, żeby się nikomu z niczym nie skojarzyło. Ale amerykańska firma. I Amerykanie się poskarżą, bo powiedzą: Kurczę, Amery Czarna Frotka to jest nasza korporacja. Woźniak szkodzi interesom czarnej frotki, a więc szkodzi interesom Ameryki. A więc zagraża strategicznemu sojusznikowi strategicznemu sojuszowi Polski i Stanów Zjednoczonych. Które są ważne z perspektywy państwa. Sojusz, według PISU, sojusz polski z USA, jest ważny. A więc to, żeby Amerykanie byli zadowoleni, jest ważne, a więc to, żeby Czarna Frotka, a więc interesy Czarnej Frotki są ważne, a więc woźniak gdzie siedzieć. Kochani moi po, naprawdę coraz trudniej mi pozostać neutralnym i coraz trudniej mi nie wskazywać swoich poglądów wyborczych w tej konkretnej kampanii. Pozdrawiam, do zobaczenia. Jeśli ten vlog Ci się spodobał, proszę daj łapkę w górę, napisz coś mojego w komentarzu oraz oglądaj od początku do końca w playlistach. Trzymaj się, do zobaczenia. Pa!